No, zetknąłem się z harcerstwem na Żoliborzu, które było dość tutaj liczne. I po prostu dzięki znajomościom kolegów trafiłem najpierw do Zawiszy, do Szarych Szeregów, to w 1942 roku mając 13 lat, a w 1943 roku do BS-u, czyli do Bojowych Szkół Szarych Szeregów i właśnie do tego harcerskiego plutonu na Żoliborzu. Myśmy mieli pluton, który składał się z czterech drużyn. Drużyna numer 100, 200, 300 i 400. Ja byłem w drużynie 400. Natomiast, jak Państwo wiedzą, także powstanie zaczęło się na Żoliborzu wcześniej. Godzina W to była godzina 17, a tutaj Świda, podchorąży Świda, został rozpoznany, czy przewozili oni w rocznikarni. Kina Tęcza na czwartej kolonii broni. Tam zostali przez taką strajfę niemiecką zatrzymani i po prostu nie chcieli oddać tej broni i rozpoczęli w zasadzie powstanie. Tam padły pierwsze strzały w wierzchu godziny 15 koło tej kotłowni na ulicy Suzina padły pierwsze strzały. No, zginęło wielu naszych kolegów. To też były takie pierwsze doświadczenia, że w zasadzie byliśmy z kimś, kto był, żył, rozmawialiśmy z nim, a za chwilę tego człowieka nie ma, że po prostu, no mając 15 lat jest człowiek nie bardzo przygotowany do takich rozstań i po prostu jak to widzi po raz pierwszy i tego doświadcza, to jest to duże przeżycie i wydaje mi się, że to człowieka hartuje, jakby bardzo go jakby wydorośla tak od razu, że po prostu to się przechodzi do takiego dorosłego życia, bo człowiek ma taki bezpośredni kontakt ze śmiercią i wie, że w tym może sam uczestniczyć, że to jest tylko sprawa no, jakiegoś przypadku, bo w zasadzie wszyscy są jednakowo narażeni. Więc myśmy chyba 21, ile dobrze pamiętam, to parę dni po tamtej, pluton brał udział także w tej akcji. Było tam parę różnych akcji przebicia. Jedno chyba dowodził przybyły kanałami generał Połczyński, ale żadna z tych akcji się nie udała. Natomiast ta ostatnia, w której brał nasz pluton udział, no, była bardzo krwawa i po prostu tam bardzo dużo ludzi zginęło. Także po prostu tam pamiętam, myśmy mieli taki karabin niemiecki maszynowy MG-42. To tam załoga się zmieniała, bo tym karabinem, a zresztą w innych oddziałach i dywersji, która brała udział, też tam oddziału dywersji, takich doborowych oddziałów zgrupowania Żniwiarza na Żoliborzu, też duże straty ponieśliśmy i Niemcy nie pozwolili nawet zbierać rannych, także po prostu następnego dnia było tak, że leżeli ludzie na tym przedpolu, w którym teraz jest ta szkoła, w rejonie ulicy generała Zajączka i było widać, że ludzie tam machają jakimiś białymi szmatami czy jakimiś tym i po prostu parokrotnie wyruszały patrole, zresztą bardzo dzielne patrole sanitarne i te patrole ginęły tam, także to była taka no powiedziałbym nie dżentelmeńska i postawa Niemców i uważam, że tak się nie walczy. No, po prostu byliśmy tym jakoś wstrząśnięci, że tak myśmy zawsze i czy do jeńców, czy do rannych podchodzili no tak jak powinni podchodzić walczący żołnierze, co tak. Ponieważ interesuję się trochę historią II wojny światowej, i wydaje mi się, że nigdzie nie natknąłem się na to, żeby w jakichkolwiek walkach miejskich wykorzystywano szeroko właśnie kanały. Więc na początku Niemcy się w ogóle tego nie spodziewali i w zasadzie chodziło się w tych kanałach, oni nie wiedzieli, że my chodzimy. I pierwsze kontakty to były nawiązania łączności Żoliborza. Z naszej strony, bo jeszcze była łączność kanałowa między Śródmieściem a Mokotowem, czy między Śródmieściem a Starym Miastem. No, była taka ewakuacja słynna, której to tam około 1000 osób przeszło, czy może nawet więcej, z Starego Miasta, jak Stare Miasto się ewakuowało na Śródmieście.
ale to była jednorazowa ewakuacja i ci ludzie raz przeszli i po prostu... Natomiast myśmy zostali wydelegowani do dochodzenia i to było naszym jakby od jakiegoś, nie wiem, 20 czy 20 któregoś tam sierpnia do końca września w zasadzie część plutonów i ta część, w której ja byłem, zajmowała się akcjami kanałowymi. Później Niemcy oczywiście zorientowali się, że my chodzimy kanałami. No, z tym, że my mieliśmy te kanały bardzo dobrze, że tak powiem, rozpracowane, także mieliśmy swoje stałe posterunki w kanałach, były stałe hasła, także jeżeli ktoś nie odpowiadał na hasło, to po prostu wchodziło się w jakiś boczny kanał i były jakieś specjalne sygnały latarkami. I wtedy dopiero po jakimś tam czasie można było otworzyć ogień. Przy czym no, strzelanie w kanałach jest rzeczą, czy przyjęcie ognia w kanałach jest rzeczą okrutną, bo w zasadzie nie dostaje się nigdy takiego normalnego pocisku, tylko dostaje się rykoszetem. I te pociski są takie, także te rany były straszne i cierpienia tych ludzi, bo w zasadzie nie da, ten, kto dostał, to się już prawie nie mógł ratować. To po prostu... Z tym, że na szczęście Niemcy się bardzo bali kanałów i nie wchodzili. I oczywiście to jest ogromne przeżycie wejść do takiego kanału, bo to jest i fetor, i powiedzmy to, że woda paruje i tak słychać ciągle jakieś tam takie echo, pam, 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 pam. I to jak ktoś wejdzie pierwszy raz, to mu się wydaje, że po prostu już ktoś tam jest i na niego czyha. Także to po prostu... To jest... przełamanie, a potem poruszanie się w ciemności. No, ludzie mają taki naturalny strach, że czują się źle w ciemności, a tutaj się trzeba parę godzin w tej ciemności być, działać. No, były różne przypadki, że ludzie po prostu nerwowo nie wytrzymywali. Było tak, że szło powiedzmy 7 czy 8 osób i było komenda stu i stawało się, żeby rozpoznać, czy jest jakaś barykada, czy Niemcy zachowywali się bardzo głośno, był jakiś szum. Więc jedna osoba szła rozpoznać, po jakimś czasie wracała i mówiła, idziemy naprzód, a ktoś w środku nie wytrzymywał i mówiła, w ten zwrot wracamy. I taka grupa ludzi, powiedzmy 8 czy 10, podzieliła się na dwie części i ta, która połowę tylko przyszła, powiedzmy, do celu, a reszta przyszła i powiedziała, że nie wie, co się z tym dzieje. Więc po prostu, po tym zawsze wchodziło w grę to, że to jest jednak labirynt i trzeba było bardzo precyzyjnie wiedzieć. Myśmy nie chodzili z żadnymi planami. Po prostu były jakieś znaki robione specjalne, nam tylko znane, które po prostu po których się wiedziało, że się dobrze idzie. No ja parokrotnie szedłem w zestawie dwuosobowym z kolegą, zdając sobie sprawę, że niesiemy meldunek pułkownika żywiciela do dowódcy powstania i wiedzieliśmy, że ten meldunek się nie może dostać w ręce Niemców, że nawet jak nas złapią, to musimy to zniszczyć, zjeść. Mieliśmy cały system opracowany, a czasami to było dość dużo tego papieru. Także po prostu no to była naprawdę psychicznie i tak fizycznie bardzo, bardzo, bardzo trudna historia. No. Wracaliśmy z jakiejś akcji kanałami i wiedzieliśmy, że w kanale była stała służba kanałowa po prostu po to, żeby ktoś nie przeszedł tego kanału, nie wszedł do Burzowca, bo tam było już pełno wody, żeby się po prostu nie potopić, bo albo nie dojść do Wisły. No. Więc, ale to byli ludzie, którzy siedzieli, była specjalna sygnalizacja świetlna i ta sygnalizacja świetlna tego. I myśmy zgubili latarkę, czy ta latarka nam się popsuła, już nie pamiętam. Przyszliśmy we dwóch i wiedzieliśmy, że dostajemy sygnał, na który musimy odpowiedzieć. Sygnał świetlny. I ten sygnał został nadany. Myśmy na ten sygnał nie odpowiedzieli. Zaczynamy iść szybko, no bo po prostu są to nerwy, żeby po prostu, bo oni za chwilę zaczną do nas strzelać. Za chwilę widzimy, że następuje następny sygnał, który już jest podany nie z tej ławeczki, z tego miejsca, gdzie oni normalnie siedzą, tylko że są schowani w bocznym kanale i tuż nad wodą. Jest ostatni sygnał i jeżeli na ten sygnał nie odpowiemy, to a nie możemy używać głosu, no bo po prostu się dekonspirujemy, no możemy tego. No i po prostu jest taka jakby gra nerwów, żeby jak naj... Zaczynamy biec już wtedy, bo to w takim kanale chyba 1,40 m, więc taki przykusnięci zaczynamy biec i w pewnym momencie
No, musieliśmy użyć głosu.